Hej Kasiemka, witam na moim warsztacie. Dzisiaj sobie rozbierzemy silnik z odkurzacza. Wrzucimy go na wagę, zobaczymy ile to waży, ile dzisiaj zarobimy oczywiście. Odpalamy wagę. Oczywiście na bocianie. Po 0,70 u nas złom. 52 grosze, jakbyśmy cały oddali na skup złomu. Oto taki silniczek. A tak serio, to jesteśmy u Flaminga. Hej Kasiemka! W niedzielę. No tak, hej Kasiemka! Hej Kasiemka. Odwiedzi mnie Krzysiek z kanału Bociana Recycling. Ja zawsze myślałem, że Bocian Recycling, ale Bociana Recycling, to było Flaminga Recycling, no ale co, no dwa ptaki na warsztacie są. Ciepłolubne ptaki. Nie odleciałeś jeszcze? Jeszcze nie, dopiero przyleciałem. No ja też tu marznę, no ale to trzeba jakoś tylko przeżyć. Także Krzysztof mnie tu odwiedził, ja gorąco polecam oczywiście kanał Bociana Recycling. Pierwsze. Zresztą o tym to mi Lechu 1982 zwrócił uwagę, że źle mówię, wiesz? No. Pierwsze no. Spotkanie, także... Kto nie widział Krzyśka, to teraz go widzi. Teraz możecie mnie zobaczyć. Bo on się nie pokazuje na swoich filmikach. Tam jeden film jest, gdzie jestem, ale to... Ale to nie ty. To co, demontujemy? Co ty masz? Taki mały upominek. No, dziękuję. Super, kurze, ja dla ciebie nic nie mam. Najwyżej dam ci moje najnowsze wlepy. No to taka niespodziewane tutaj odwiedziny, nie? Mamy 10 listopada. Krzysiek tu w okolicy mnie odwiedził, no super. No i taki typ odcinka będzie dzisiaj. A więc co, no to zabierzemy się za demontaż tego silnika z odkurzacza albo od odkurzacza. Cały czas mam wątpliwości. Na pewno jedno co jest pewne, widzicie co tu jest, nie? Farbowana ruda. Tak więc nie będzie rudej na wagę, sowa się nie ucieszy i flamingowy trio zaś nie poleci, nie? Tak więc ja się zabieram za rozbiórkę, życzę wszystkim miłego oglądania i widzimy się i słyszymy na podsumowaniu. No i tak, silnik już rozebrany, przewaga złomu, nawet patrzcie, te obudowy szczotek też są stalowe, pomalowane tylko na mosiężny kolor, na złoty, patrzcie, no niestety, przewaga stali, aluminium, no to tak, tutaj ta turbina, ten wirnik,
Farbowana ruda, leciutko, leciutko. No i jest troszeczkę, znikome kawałki miedziuchy, patrzcie tutaj, końcówki tych szczotek, zaraz sobie to obetniemy i dorzucimy do zielonego wiaderka, no bo nie ma za bardzo co ważyć. Obcinamy, zawsze to parę włosków będzie. A szczotki do złomu. No i czas na ważenie. Zobaczymy, ile tych skarbów tu będzie. Pierw złom na wagę. Cyk, cyk. Aha, włączył być flaming pierw wagę. Pyk, pyk, pyk. Wirnik też oczywiście liczę do złomu, ale potem wkładam do osobnej kuwetki z wirnikami. Tyle, 548 gram, licząc tak jak Krzysiek liczył, po 70 groszy, 38 groszy za złom, zapisujemy i złom trafia do złomu, pyk, pyk, a wirnik do wirniku. No i czas na aluminium, pyk, nie ma tego dużo, 24 gramy, no i te druciczki. Że tak powiem, tu jeszcze kilka tych aluminiowych pręcików, pyk. 66 gram, po 6,10 aluminium mieszane na metaleo, za to 40 groszy, w sumie 78 groszy, cały demontaż. Dobrze, aluminium trafia do aluminium. No, farbowana ruda, nie będzie rudej na wagę, no niestety nie będzie. Pyk, pyk. No i mamy zielone wiaderko, oczywiście puściutkie, no bo wysłałem ostatnio cały aluminium, a więc to się szybko zbiera, aluminium się szybko zbiera. No i tak, no, Krzysiek już pojechał wczoraj, bo ja oczywiście dzisiaj dogrywam to zakończenie odcinka. W ogóle Krzysztof, wielkie, wielkie dzięki za niespodziewane odwiedziny na moim warsztacie. Przy okazji taki właśnie demontaż, super, fajna pogadanka, świetnie spędzony czas. No i wielkie dzięki oczywiście tutaj za fanty, za prezenty, super, przyda się, nic się nie zmarnuje, nie słodko, fajnie. A co tam? Jakieś pudełeczko, no co ja tu widzę, no, 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 no. Ale super. Krzysiek, dlaczego, kurczę, dlaczego ja wczoraj na to nie popatrzałem? No kurczę, ale elegancka warszawka. No super. Polska motoryzacja, kolekcja FSO. No pięknie, no trafi do mojej kolekcji. No super, ale bomba. A wczoraj rozmawialiśmy o tej gablocie. Krzysiek nic tutaj nie zasugerował, żebym zajrzał do paczki. Porozmawialiśmy o tych samochodzikach. No super, muszę sobie teraz znaleźć miejsce gdzieś na to. Zaraz sobie tutaj coś wymyślimy. No bo tak, Warszawy już tam mam. Czy taką mam? Zaraz sobie porównamy, zaraz sobie przyrównamy. Czy to będzie to? Skala to jakby podobna. Nie wiem, czy ta sama produkcja, ale dobra, świetnie jest. Dobra, Warszawy sobie tu jakoś muszę poukładać po warszawsku. No i tak to wygląda, tak to się prezentuje. Na razie tak, będę musiał z tym kiedyś też jakiś tutaj porządek zrobić, sobie to poukładać, no bo ta kolekcja całkiem mi tutaj urosła, fajnie. W ogóle gablotka ciekawie się tu prezentuje, tu też jest wlepka od Bociana, o, wszędzie są jego wlepy. No, tak mnie tutaj Krzychu mega zaskoczyłeś z tą Warszawą, super, super autko. No już tam sobie siedzi w gablocie i super, elegancko. No i co, ja oczywiście wszystkich gorąco zachęcam do odwiedzin kanału Krzyśka Bociana Recykling, tak? Świetnie, że Krzyśkowi się właśnie w ogóle chciało tutaj do mnie podjechać przy okazji. Normalnie spotkanie na spontanie. Fajna niespodzianka. Bardzo jest mi miło, że kolejna tutaj osoba odwiedziła mój tutaj warsztat, także cieszy mnie to bardzo. Wczoraj też rozmowa z Krzyśkiem, bo Krzysiek
na moim kanale jest. Od samego początku też to opowiadał, jak mnie właśnie obserwował, widział, jak się kanał rozwija, także jest mi niezmiernie miło. No i co, no nie ma co przyciągać. Ta Warszawa, no mega mi to satysfakcję daje. Fajny model. Dziękuję bardzo. No i co, no standardowo nie chcę przyciągać. Zachęcam wszystkich oczywiście do subskrypcji, do odwiedzin kanału Bociana Recykling. Tak, Bociana Recykling. Kliknijcie sobie tutaj tego Bociana. Fajne odcinki z demontażu. Tak więc gorąco polecam. Jeszcze raz Krzychu wielkie dzięki za odwiedziny. No i co? Hejka, siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!